Spotykamy się 24 marca w czwartek, który jest określany również krwawym czwartkiem, dlatego że właśnie dokładnie 29 dni temu rozpoczęła się agresja na Ukrainie, agresja, którą dokonała strona rosyjska. Działania wojenne do dnia dzisiejszego nie ustają, a codziennie dowiadujemy się o tym, iż giną i cierpią osoby również cywilne. Od samego początku również Polska i Polacy włączyli się bardzo licznie w pomoc osobom, które uciekają i które tej pomocy potrzebują, również za pośrednictwem transportów humanitarnych. Kamil Sulej, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Radio Civitas Christiana. Witam bardzo serdecznie, a moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Piotr Rosochacki, dyrektor religijnej misji Caritas Spes Odessa. Witam serdecznie, szczęść Boże, księże Piotrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Piotrze, może zacznijmy od tego, jest ksiądz z nami od kilku tygodni w Warszawie. Opowiedzmy naszym widzom i słuchaczom, w jaki sposób wyglądała podróż do Polski. Faktycznie, tak jak pan zaznaczył, miesiąc temu rozpoczęła się wojna. Gdzieś tam właśnie użyłem takiego sformułowania, że był to tłusty czwartek. My się szykowaliśmy do jakiejś takiej obchodzenia tego właśnie tej tradycji polskiej tam w Odessie, więc my zamówiliśmy ponad 500 pączków, które miały być wykorzystane w naszych ośrodkach. I niestety o 5 rano huk, który mnie obudził, i to mówię, to nie jest jakaś takiej rzeczy, które mówię dla mediów czy coś w tym stylu, ale ja byłem święcie przekonany, że rozpoczęła się wojna. Nie wiem dlaczego, bo mieszkam w centrum miasta, czasami zdarzają się jakieś wypadki samochodowe i tak dalej. Ja byłem święcie przekonany, że jest to początek wojny. Zadzwoniłem do moich przyjaciół, którzy pracują w porcie, bo mówiło się zawsze o tym, że Odessa zostanie zaatakowana od morza. Spytałem ich, czy na morzu jest spokojnie. Oni powiedzieli, że tak, że nic się nie dzieje. I po dosłownie chwili mówią nie, są jakieś strzały. Dodajmy tylko naszym słuchaczom, że ksiądz na terenie Ukrainy jest od 2007 roku. Tak, tak. Czyli już troszeczkę czasu jestem. Wcześniej był Krym, teraz obecnie Odessa. Więc ja tych ludzi troszeczkę poznałem. Ja tam też mam swoich przyjaciół. I to był bardzo ciężki dzień. Nie do końca było wiadomo, co trzeba robić, chociaż oczywiście my mieliśmy świadomość tego, że wojna jest nieunikniona i wojna będzie. Ale z czego to wynikało? Bo czy wyczuwaliście jakieś, czy były jakiekolwiek sygnały i symptomy, które mogły powodować to, że dojdzie do działań wojennych ze strony Rosji? Ja byłem w styczniu w Polsce wcześniej i w jednej z parafii tutaj w Polsce i mówiłem wprost z ambony, że nieważne są teraz te pieniądze, które zbierałem, ważniejsza jest modlitwa o pokój na Ukrainie. Ja już w styczniu czułem wielkie zagrożenie, o którym media nie informowały. To się po prostu czuło. Nie było żadnych przecieków dyplomatycznych, przecieków wojskowych i tak dalej. Nie. To się po prostu czuło. Gdy słyszeliśmy o gromadzeniu wojsk rosyjskich wokół, dookoła granic Ukrainy, my widzieliśmy, że one są szykowane po to, żeby najechać na Ukrainę. Co więcej, ja tydzień przed wspomnianą datą miałem spotkanie ze wszystkimi pracownikami w Odessie, gdzie powiedziałem wprost, mówię, my funkcjonujemy, pracujemy normalnie, zajmujemy się swoimi projektami, ale jednocześnie musicie mieć w świadomości to, że musicie odpowiedzieć sobie już dziś na pytanie, że jeżeli rozpocznie się wojna, co będziecie robić? Czy będziecie potrzebowali ewakuacji? Czy zostajecie na miejscu? Taki dosyć trudny temat. Część moich pracowników skomentowała to, że troszeczkę przesadzam, że są to jakby strachy na wyrost. Ale moje doświadczenie życiowe to jest też doświadczenie Krymu w czasie aneksji. Ja wtedy pracowałem w Symferopolu i ja spotykałem na ulicach zielonych ludzików. Ja widziałem czołgi, które jeździły po ulicach, były przewożone, co prawda nie strzelały, ale ja to widziałem na własne oczy.
I mówię, miałem takie przeświadczenie tego, że wojna jest nieunikniona i no niestety to się sprawdziło. Dziś widzimy, że wojna jest prowadzona bardzo zażarcie, bez jakichkolwiek reguł międzynarodowych, reguł prowadzenia wojny, bo przecież giną cywile, giną dzieci. Transporty z pomocą humanitarną są ostrzeliwane. Ja nie mam może doświadczenia takiego wojennego w pomocy humanitarnej, ale na przykład na dzień dzisiejszy musimy być bardzo ostrożni. Nie możemy informować opinii publicznej, gdzie znajdują się nasze magazyny z jedzeniem. Dla mnie jest to sytuacja, tak, dla bezpieczeństwa nie tyle żywności, ale naszych pracowników, naszych wolontariuszy, którzy tą pomoc niosą. Więc również w moim mieście, bo tutaj pan mnie przedstawił, że jestem dyrektorem Caritas Spes Odessa, tak, to jest prawda, ale jednocześnie jestem też tutaj w Polsce jako koordynator całej organizacji Caritas Spes Ukraina. Jestem członkiem zarządu tej organizacji i przyjechałem tu jako Polak, żeby pomóc w Polsce, organizować pomoc, która napływa z Polski, ale też i z innych państw. Więc pracujemy tutaj na całą Ukrainę. Czasami pojawia się takie pytanie, kim jest ta organizacja Caritas Spes? Ja właśnie chciałem do tego nawiązać, księże, ksiądz pozwoli. Na stronie znalazłem taki opis. Organizacja charytatywna, jak ma to w swojej naturze i powiedzmy profilu Caritas, której nazwa w tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza miłość i nadzieja. Do dnia dzisiejszego prowadzicie pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, niezależnie od etnicznego pochodzenia, narodowości, wyznania, statusu społecznego i innych cech. Chciałem troszkę zapytać o tą nadzieję, jakby ksiądz mógł nam powiedzieć. Czy ta nadzieja również w tym momencie wam towarzyszy, osobom, które pracują w Caritas, zarówno tutaj w Polsce, ale w szczególności te osoby, które zostały księdza współpracownicy na terenie Odessy? Jak najbardziej właśnie. Trzeba sprecyzować, że na Ukrainie istnieją dwie organizacje Caritas. Caritas Ukraina, jest to Caritas Kościoła Greko-Katolickiego i organizacja religijna, organizacja charytatywna, Caritas Spes Ukraina, która jest przedstawicielstwem Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Więc są takie dwa skrzydła, które wspomagają siebie nawzajem tam na Ukrainie. Ja oczywiście jestem z tego skrzydła rzymsko-katolickiego i odpowiadam za region Odessy i kilku województw okolicznych. Dziś już wszyscy wiemy, co to jest Chersoń, co to jest Nikołajów. To są miasta wojewódzkie położone w mojej diecezji. Krym również należy do naszej diecezji, anektowany w 2014 roku. I tak, nie wystarczy człowiekowi dać makaron, czy mąkę, czy kaszę gryczaną, ale też momentami trzeba tego człowieka wysłuchać. Mamy świadomość tego, że no, w okolicach Odessy dużo się dzieje na morzu. Więc też jest to, powstaje cały czas takie niebezpieczeństwo, że ten front się przesunie, że zostaniemy, że Odessa zostanie zaatakowana. Więc też pytanie o tych dzieci, bo nasza organizacja bardzo dużo poświęca uwagi dzieciom, więc te dzieci, które jeszcze zostały, z różnych względów zostały z rodzicami, to trzeba też im dać wsparcie psychologiczne. Nasi psychologowie nie ustają w pracy, żeby właśnie te lęki, strachy też jakby pomóc im przepracować. Chociaż wiemy, że to jest bardzo trudne. A proszę nam powiedzieć, czy ksiądz ma kontakt z osobami, które zostały teraz w Odessie? Czy w dalszym ciągu wasza działalność jest prowadzona? W jakiej oni są w kondycji? Jak właśnie się czują również pod względem psychicznym? W Polsce mamy tylko i wyłącznie obrazy i doniesienia medialne. No, jesteśmy również świadkami i widzimy te osoby, które docierają do naszych miast i którym tej pomocy staramy się udzielać. A jak to jest z tymi osobami, które podjęły decyzję o pozostaniu na Ukrainie? Ja tak jak powiedziałem, mam kontakt tak naprawdę z całą Ukrainą, ze wszystkimi ośrodkami naszymi, które są, to są ośrodki parafii rzymskokatolickich, czy bezpośrednio ośrodki naszej organizacji Caritas Spes.
Ale oczywiście najbliższe mojemu sercu jest Odessa i tam mam swoich pracowników, współpracowników, wolontariuszy, rodziny, które naszych osób, które się do nas zwracają o pomoc. Ja bardzo dużo tych ludzi znam z imienia, z nazwiska, znam ich historię, więc ja cały czas jestem z nimi w kontakcie. Kilka razy dziennie z nimi się dzwonimy do siebie, informujemy o sytuacji, która tam się odbywa. Z początku faktycznie nie do końca wiedzieliśmy, co robić i jak działać w okolicznościach wojny. Więc początki to było to, że w dużych hurtowniach zaczęliśmy kupować jedzenie, robić takie zabezpieczenie, bo nie wiedzieliśmy, czy jutro, pojutrze będzie jedzenie. Dziś na szczęście również do Odessy dociera pomoc humanitarna tutaj z terenów Polski. Udaje się to dostarczyć nawet tirami. To też jest dla nas taka wielka radość, że nie tylko do Odessy, ale w dniu wczorajszym dojechały też tiry do Kijowa. Staramy się dostarczyć tę pomoc do Charkowa, do innych miejsc. Tak naprawdę jedynym takim miejscem, do którego nie jesteśmy w stanie dotrzeć, to jest niestety Mariupol, o którym też państwo na pewno słyszeliście niejednokrotnie, bo korytarze humanitarne, które są tam robione, są cały czas zrywane, są bombardowane, więc nie możemy tam dojechać z tą pomocą humanitarną, ale jesteśmy przygotowani, że jeżeli tylko będzie zrobiony korytarz humanitarny, to mamy w okolicach Mariupola też swoje składy, które natychmiast zostaną przetransportowane do ludzi tam na miejscu, gdy będzie to tylko możliwe. Ksiądz mówi o różnych formach pomocy, tej pomocy humanitarnej, pomocy psychologicznej. A czy jak ksiądz rozmawia z tymi osobami, które są teraz na Ukrainie, to czy w jakiś sposób da się wyczuć tą otwartość Polaków i tego, że Polska włączyła się na tyle, na ile potrafi? Różne agenty rządowe podejmują działania, aby również zapewnić bezpieczeństwo osobom, które już są na terenie Polski, ale czy jest takie przeczucie w świadomości Ukraińców, że nie są sami, że mogą liczyć na pomoc osób nie tylko z Polski, bo wiemy, że i z innych państw Europy Zachodniej ta pomoc również jest skierowana. Tak, i dziś mogę powiedzieć jakby z takim pewnością serca, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni za pomoc, która idzie z Polski, która idzie z Europy, która idzie naprawdę z różnych kierunków, żeby ich wspomóc, bo takim niebezpieczeństwem, które było właśnie przed wojną, to było nie tylko niebezpieczeństwo agresji Rosji, ale też niebezpieczeństwo, że świat będzie tylko zaniepokojony sytuacją na Ukrainie, tak jak to miało miejsce z Krymem. Nie zapominajmy, że w 2014 roku bez jednego nawet wystrzału został odebrany Ukrainie Krym. I co wówczas świat zrobił? Świat był bardzo zaniepokojony. Oprócz słów nie było żadnych działań. To prawda. I to, czego Ukraińcy i ludzie mieszkający na Ukrainie baliśmy się bardzo, że również, że jeżeli Ukraina zostanie zaatakowana, to świat będzie zaniepokojony, a nie pójdą za tym żadne działania. Dziś wiemy, i to widzimy na każdym miejscu, że ta pomoc dociera i do Ukraińców tutaj w Polsce, i do Ukraińców, którzy są tam na Ukrainie. Kilkanaście dni temu były ewakuowane dzieci z Odessy bez swoich rodziców. Tu był akurat zaangażowany też rząd polski samolotem z Rumunii, bo to jest najbliższe miejsce, gdzie można było bezpiecznie ich wysłać. Rodzice ich zostali, bo rodzice są żołnierzami, bo są lekarzami, są osobami, które zdecydowały, że ich miejsce jest tam. Ale mimo wszystko zdecydowały się wysłać dzieci. A dzieci chcieli ochronić, uratować ich życie, uratować to, żeby nie mieli jakiejś takiej traumy wojennej, bo jednak każdy wybuch, który jest obok ciebie, no, on zostaje na całe życie. Nawet najlepsi psychologowie pewnie nie dadzą rady, żeby wykorzenić ten strach. Jak sobie możemy z tym radzić? Bo w pewien sposób też możemy powiedzieć, w jaki sposób możemy teraz pomagać. Ksiądz może podpowiedzieć, w jaki sposób na chwilę obecną możemy pomagać. Ja chciałem też zapytać o tą pewną rzecz, no bo
Przez kilkadziesiąt godzin byłem na granicy jako wolontariusz i widziałem twarze tych dzieci i tych kobiet. To jest rzecz, której się nigdy nie zapomina i myślę, że te dzieci tego nigdy nie zapomną. Więc pytanie, w jaki sposób my tutaj również możemy im pomóc, bo też dostaję relacje od osób, które przyjmują te rodziny do swoich domów i mówią właśnie o tym, że co wieczór, co nocy te dzieci się budzą z płaczem i te kobiety, więc jakie są formy pomocy? Wspomnijmy też, że ksiądz sam podjął osobiście działania mające na celu uruchomienie pewnej pomocy, więc może podzielmy się z naszymi słuchaczami, widzami tym pomysłem. To może właśnie od końca zacznę. Będąc w Odessie jeszcze, dużo ludzi, przyjaciół, znajomych różnymi sposobami próbowało się kontaktować ze mną. Po pierwsze pytali, czy jestem bezpieczny, a po drugie pytali, jak mogą pomóc. Więc no, miałem świadomość tego, że przekazy na konto ukraińskie trwają długo. Że te wszystkie procedury bankowe i też prowizje, które są pobierane, no, nie są łatwe. A tam jest potrzebna każda złotówka. Więc tak naprawdę za namową moich przyjaciół, oni zaproponowali mi na portalu zrzutka.pl właśnie zrobić zrzutkę dla Odessy. Nie do końca byłem przekonany, że jest to prawidłowe podejście, ale oni bardzo naciskali, bo chcieli na moje prywatne konto wysyłać pieniądze, więc ja mówię, nie no słuchajcie, zróbmy w ten sposób, że faktycznie zrobimy tą zrzutkę, więc za ich namową zarejestrowałem się na tym portalu i pod swoim nazwiskiem taką zbiórkę prowadzę. Mam świadomość tego, że tam pieniądze cały czas wpływają, te pieniądze, pomimo tego, że tam jest napisana suma, która obecnie jest, to większość tej sumy została już wykorzystana. Ona została wypłacona i wykorzystana właśnie w Odessie, między innymi na zakup żywności. Łatwiej, no, w ten sposób działamy. Ale to nie tylko to jedno działanie, bo wiemy o tym, że ja teraz jestem w Caritas Polska za tą gościnność, za tą otwartość serca, za pomoc, która płynie z Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych. Wielkie, wielkie Bóg zapłać, bo jest to niesamowita pomoc, niesamowita solidarność ludzi Kościoła, ale nie tylko. Też oczywiście pomagają inne Caritasy europejskie i nie tylko. Pomagają też instytucje prywatne, więc tak naprawdę cieszę się z każdej informacji, która dopływa do mnie, że ktoś jest gotowy pomóc, ale no, trzeba też zwrócić uwagę na to, że ta pomoc musi być troszeczkę bardziej skoordynowana. Niestety pojawia się bardzo dużo naciągaczy, ludzi, którzy próbują zarobić na wojnie. Dosłownie dzisiaj to nie jest jakiś fake, czegoś taka informacja niesprawdzona, ale do Caritas Polska zwróciła się kobieta z Ukrainy, pisząca po angielsku, ten mail został skierowany do mnie, w którym prosi o to, aby pomóc jej i jej dzieciom, bo są na Ukrainie, i przysłać pieniądze. Ale przysłać pieniądze w bitcoinach. Więc no, oczywiście my nawet na takiego maila odpowiadamy, kierujemy do naszych organizacji tam na Ukrainie, Caritas Spes, i mówimy, że prosimy się zgłosić tam. Tam wam na pewno pomogą. Nie zostawią was bez pomocy, ale no jednocześnie no, nikt z nas nie będzie płacił bitcoinów na jakiejś osobie, której kompletnie nie znamy. No, miejmy nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej, ale zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, powiedzmy również o tym wymiarze duchowym. Za jutro, 25, zostanie papież Franciszek za wieży. Będzie się modlił o pokój, aby ta wojna ustała. Ale powiedzmy też w kilku słowach i w kilku zdaniach, jak bardzo osoby, które są tam na miejscu i też tutaj w Polsce, potrzebują tej opieki duchowej. Ksiądz jest kapłanem, więc też chcielibyśmy poznać ten element. Jest tak, że my jesteśmy organizacją religijną. Mamy to w swoich statutach, mamy to w swojej nazwie, więc ten element religijności jest dla nas też bardzo ważny. Pierwszą pomoc, którą udzielaliśmy ludziom, to oczywiście produkty, jedzenie i tak dalej, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jest to niewystarczające. I na dzień dzisiejszy każdy
człowiek, który do nas przychodzi, otrzymuje również obrazek z ikoną Jezusa Miłosiernego i modlitwą o pokój na świecie, również na Ukrainie, w języku ukraińskim. Jest to taką, powiedzmy, zrobione na chwilę obecną metodą chałupniczą. To są po prostu obrazki wydrukowane na drukarce naszej w biurze. Za chwilę mam nadzieję, że uda nam się dostarczyć kolorowe obrazki, które zostaną wydrukowane, żeby ludzie, ci, którzy otrzymują tą pomoc, wiedzieli, że nie tylko jedzenie jest ważne, ale właśnie też modlitwa. Nasze kościoły, nasze parafie są cały czas otwarte. Część naszych kościołów została zamieniona w jakieś takie punkty niesienia pomocy. I widzimy, że ludzie też szukają właśnie tego wsparcia, tej pomocy, również osób duchownych. Więc to jest takie właśnie działanie na dwóch frontach. Oczywiście w żaden sposób, chcę wyraźnie powiedzieć, że tak jak to było zaznaczone w informacji z naszej strony internetowej, my nikogo nie wybieramy ze względu na religię, pochodzenie. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie chce tego obrazka, to on może nie brać go. Chociaż za kilkadziesiąt dni, które pomagamy, nie było jeszcze takich sytuacji. Wszyscy biorą, dziękują. Przynajmniej może raz przeczytają tą modlitwę. Nie? Wzniosą swoje oczy, serce w stronę Pana Boga. Oczywiście ten akt zawierzenia, którego jutro dokona papież Franciszek, jest bardzo ważny dla nas, ludzi wierzących, dla nas, ludzi Kościoła, ale o nim też wiedzą ludzie, którzy nie mieli kontaktu z Kościołem katolickim. Dzisiaj papież Franciszek jest taką osobą, o której prezydent Zełenski powiedział, że jest najbardziej oczekiwanym gościem na Ukrainie. Przygotowywaliśmy się do wizyty papieża Franciszka, bo takie rozmowy były prowadzone jeszcze przed wojną, że w 2022 roku papież Franciszek miał odwiedzić Ukrainę. To było przygotowywane takie spotkanie. Nie było potwierdzone tego oficjalnie jeszcze, ale w naszych kościołach katolickich modliliśmy się o wizytę papieża Franciszka tam na Ukrainie, bo wiedzieliśmy, że to może być też taki przekaz dla świata, żeby zatrzymać wojnę. Dziś wojna już się rozpoczęła, ale papież Franciszek robi dużo, aby tę wojnę wstrzymać, aby zagościł pokój również na tych terenach. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, które potwierdza, że Kościół pomaga. Pomaga również będąc na Ukrainie, w różnych jej ośrodkach i tak jak ksiądz powiedział, na terenie największych miast, mając tych ośrodków kilkanaście, ale również Kościół pomaga w Polsce i również myślę o tym kościele hierarchicznym, czyli modlitwie powszechnej, którą jutro będzie wznoszona o pokój na Ukrainie. Życzę księdzu, aby tych sił nie ustawało, bo to jest bardzo ważne w tym trudnym czasie. Moim państwa gościem był ksiądz Piotr Rosochacki, dyrektor misji Caritas Spes Odessa. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Starajmy się pomagać ludziom, nie tylko w sposób materialny, ale też właśnie modlitwą. Tak jak wspomniałem o tej zrzutce, napisałem, że to nie jest tylko zrzutka pieniędzy, ale to jest też zrzutka modlitwy w intencji Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Bóg zapłacił.